Jesteśmy w Sejmie w Warszawie. Przyjechaliśmy na ogłoszenie wyników konkursu Otwarta Szkoła, w którym wzięła udział nasza fundacja oraz gimnazjum z Radawczyka. W tym projekcie opisywaliśmy naszą współpracę, czyli organizacji pozarządowej ze szkołą. My jesteśmy w kategorii rozwój przedsiębiorczości, czyli edukacja przedsiębiorczości. I w każdej z tych kategorii zostało trzech laureatów. Wspólnie zrealizowany projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie razem organizowaliśmy giełdę inicjatyw społecznych na terenie gimnazjum. Właściwie ten projekt polegał na tym, żeby pokazać młodzieży, że wiele od nich zależy, że wiele mogą dla szkoły zrobić, wiele mogą zrobić też dla innych, którzy akurat w tym projekcie się nie zaangażowali. I właściwie chodziło o to, żeby młodzież sprowokować do takiego myślenia, że są odpowiedzialni za to, co w szkole się dzieje i za kształt w ogóle zajęć w szkole. Projekt, który realizowała Akademia Młodzieżowa, który realizowało Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo razem ze szkołą w Radawczyku, otrzymała nagrodę w konkursie Otwarta Szkoła. W niezwykłym konkursie, w którym szkoły współpracują z organizacjami pozarządowymi, takich wyróżnionych w całej Polsce szkół i organizacji było tylko 15, więc to też wielkie wyróżnienie. Pan Wacław Czakon w ostatni piątek otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej. To jest najwyższe odznaczenie w całym systemie edukacji. Pan Wacław dostał za pracę z młodzieżą, za pracę w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, za Akademię Młodzieżową, którą stworzył, za to, że potrafi zachęcić młodych ludzi do tego, żeby starali się być coraz lepszymi. To bardzo trudna sztuka. Bo przecież ja nigdy w szkole nie pracowałem, ani nie pracuję w szkole, a jeżeli Ministerstwo Edukacji nadaje mi medal, to znaczy się, że zaczęli doceniać wychowanie, bo my się tym zajmujemy. I to jest ta naprawdę dobra informacja.